Dzień dobry, kochani. W ogóle nie mam czasu, nie? W ogóle mam dosłownie 5 minut, żeby do was coś powiedzieć, się przywitać tak na szybko, bo idę do fizjoterapeuty. No dzisiaj mam na rano, więc no taka sytuacja. Zjadłam śniadanie, nie wypiłam kawę. Wzięłam szybko prysznic, na szczęście włosy myłam wczoraj, więc nie muszę. To co jest, to jest jeszcze takie, wiecie, tak jak wstałam, tylko tak spięłam, nie? I dzisiaj idę ostatni raz do fizjoterapeuty. Rozmawiałam z nim i powiedział, że już by w ogóle nie widzi tutaj jakby szans, że mam iść na blokadę, najlepiej taką pod USG, konkretnie w to miejsce, żeby wstrzyknąć, a nie tam tak na ciemno, jak było w drugiej stopie, że dwa razy miałam wpięte i to w ciemno, tak wiecie, w ciemno, bez USG. No ale jeszcze tak z nim porozmawiałam, czy jest na pewno pewien, bo mi się wydaje, że czegoś tam może nie zrobił, tak samo jak w prawej nodze, że może coś tam przeanalizował o 22. Słuchajcie, do mnie napisał, że tydzień temu to było, nie? Że dobra, przeanalizował wszystko jeszcze raz, wszystkie moje papiery przejrzał, wszystko, co robił i tak dalej. Ja mu powiedziałam, że ja, dla mnie nie jest problemem przyjść jeszcze raz i zapłacić za wizytę i to nie jest tak wcale, że ja oczekuję cudów. I że jak nic się nie wydarzy, to ja będę miała pretensje. Po prostu powiedziałam, że mogę przyjść, nie jest to dla mnie problemem. Jeśli pan widzi jakąkolwiek minimalną szansę, minimalną, to ja mogę przyjść. No i powiedział, że dobra, to w takim razie jeszcze ostatnia wizyta. Ma jakiś tam pomysł, żeby jeszcze coś zrobić. No i zobaczymy, ale to już jest taka ostatnia wizyta, ostatnia, nie? Tak myślę. No i zobaczymy. Ale mam dosłownie 5 minut, nie? To musi być szybka akcja. Na szczęście ja mam bardzo blisko do niego, bo to jest autem 5 minut drogi. No. Jeszcze jak będziemy wracać, to po drodze do paczkomatu musimy wjechać, bo mam tam witaminki dla kotków. Kupiłam. No. Zobaczymy, no co. Słuchajcie, już tyle pieniędzy wydałam, że już naprawdę ta jedna wizyta to za dużo w moim portfelu nie zmieni. No, jeszcze mu tą taśmę oddam, bo mam. Bo on nie chciał za nią pieniędzy, ale nic. Ale ja wiem, słuchajcie, że to kosztuje, bo ja za nią dawałam 50 zł, chyba nawet ponad. Więc wiecie, a on naprawdę na mnie zużył dużo, chociaż w ogóle totalnie mi nic nie dała. Tak myślę. Albo mi dała, a nawet nie wiem. Ale przez to, że ja boczyłam nogi, to ona się od razu odkleiła na następnego dnia, więc raczej to tam nic nie zadziałało. Powiem mu wszystko. Ale mam dla niego tą taśmę ze sklepu medycznego, wiecie? Co prawda ja miałam w kolorze czarnym, on dostanie w kolorze różowym, ale powiem, że skoro ja jako kobieta musiałam się z czarnym zmierzyć, to jak będzie facet i dostanie różową, to będzie musiał się też zmierzyć z różem. No. Nie no. Naprawdę, nie wydaje mi się, żeby ta wizyta cokolwiek zmieniła, ale po prostu idę, nie? Żeby było wiadomo, że zrobił wszystko, co w jego mocy. Żeby
żeby on miał takie poczucie i żebym ja miała takie poczucie. No, tylko kotkom jeść daliśmy. Już idę! Widzicie, już Artur... Jo! Już Artur mnie woła. Masakra. Się nie wyrobiłam. Dobra tam. Muszę włosy chociaż rozczesać. Dobra, lecę. Nie ma co. Może chociaż wyglądam jak pół człowieka. Szopę to będę miała niezłą, nie? Co zrobić? Sytuacja. Dobra, rozczeszę tylko i lecę. Słuchajcie, byliśmy po fizjoterapeucie w Biedronce i dorwałam wrzosy, słuchajcie, pierwszy raz widzę taki kolor, niebieskie i żółte, to znaczy to jest taki żółto-zielony, można powiedzieć, i wzięłam sobie po dwa, bo niebieskich jeszcze było więcej, ale żółtych tylko były dwa, więc wzięłam i sobie posadzę ładnie przed domkiem, piękne, takie niespotykane, tak farbują teraz na różne kolory. I love you. No, po 7 ziko, słuchajcie. Jestem po fizjoterapeucie. Idziemy teraz na spacer. Byliśmy w Biedronce, bo tam była promocja, słuchajcie, na wafelki. Artur chciał, to znaczy chciał wafelki, nie wiedział, że jest promocja. Jest gorąco, jestem na krótkim rękawku i tych shortach do fizjoterapeuty. Jak mnie dzisiaj wymaltretował, w ogóle nie chciał taśmy, powiedział, że to jest w cenie i w ogóle, mówię, proszę zatrzymać, może się przyda, może mi się przyda, może komuś, ja z niej pożytku już nie będę miała. No, ale mnie dzisiaj wystrzykał, słuchajcie, tu mi wszystko po prostu, tu mi wszystko strzykało, ale tak, że tak, wiecie, nie? Po prostu... Ale myślałam, ma od razu lepszy humor, widzę. No bo mam lepszy humor, bo znowu zobaczyłam światełko w tunelu. Ja za każdym razem, jak widzę jakieś światełko w tunelu, to na chwilę mam lepszy humor. Potem w zależności... Może nie będzie krzyczeć na mnie. No, potem w zależności, czy jest lepiej, czy jest gorzej, humor mi się poprawia albo pogarsza. No powiedział, że za 3-4 dni mam dać znać, czy jest lepiej, czy jest gorzej. A co się wydarzyło? Słuchajcie, spotkałam panią w poczekalni, wychodzę, a następna po mnie była pani, dziewczyna, która kupowała kotka, słuchajcie. To było no jakiś czas temu, wiecie, no parę miesięcy temu. Nawet parę, nie parę, tylko więcej niż parę, bo to było dość dawno temu, no ale w miesiącach można to policzyć. I słuchajcie, ja wychodzę, ona mówi, Boże, ja wiem, matko, jaki ten świat jest mały, naprawdę, jaki ten świat jest malutki. Ja mówię, ty też przyszłaś się tu leczyć? Ja mówię, co? Ja mówię, jesteś już też tak stara jak ja. No, ona tak ledwo wstała z tego krzesła połamane, ja mówię, co jest grane? Ja mówię, wyprostuj się. Od razu oczywiście telefon i zdjęcia, od razu, nie? Aluna umie to, Aluna umie tamto i nauczyła się to i jaka ona jest mądra i zdjęcia i wszystko, nie? Od razu oczywiście. A ten fizjoterapeuta wychodzi, bo tam wszystko już przygotował i mówi, zapraszam, wiem, to jest dziewczyna, która ma ode mnie kotka, bo oczywiście fizjoterapeuta też już wszystko wie, nie? Sam się zresztą pyta, jak tam kotki i w ogóle, czy wszystko dobrze. No, także słuchajcie, no taki świat jest mały, nie? Żeby się spotkać u fizjoterapeuty.
O, do paczkomatu jeszcze musimy, bo ja tam kupiłam witaminki. To tylko pójdę do paczkomatu. A przed nami Gogle jedzie i nagrywa. Z Niemiec. Patrzcie. Hoplem jadą. Nagrywa. Hi, hi, hi. No, tego jeszcze nie grali, żeby przed nami jechało Gogle. Ale zrywa dał, widziałeś? Gogle zrywa dał. Patrz, wyprzedził. A? Mówi, nie będę tutaj jechał, bo mnie nagrywają. Nie będę tu jechał, bo mnie nagrywają. No, wczoraj jeszcze wieczorem posprzątałam. Pozmywałam podłogi, poodkurzałam, jak zwykle. No, zawsze lubię mieć wieczorem zrobione, bo rano wstajemy, mamy czysto, wiecie. A że ja tak rano się nie palę do roboty za bardzo. Chyba po robocie jest. No chyba już tak, chyba już przestał nagrywać. Jej. No, a wczoraj też właśnie nie nagrywałam jak ten. Poszliśmy sobie, pojechaliśmy na spacer. Właśnie tam na jasień, nad wodę sobie pochodzić. A teraz jedziemy, przyjechaliśmy do Parku Oruńskiego. No, też byliśmy sobie na takim dość długim spacerze. Potem pojechaliśmy do Leroy. Tam jedną rzecz musieliśmy kupić, taką budowlaną. Ubrałam sobie, słuchajcie, okulary takie stare, tutaj miałam w samochodzie, bo naprawdę takie słońce się zrobiło, że nie wiem, jak to będzie w tych okularach, ale wiecie, mniej mi chodzi o wygląd. Ja ich chyba, nie wiem, 4 lata nie miałam ubranych, ale wiecie, ale ważne, że są okulary, nie? No, także idziemy sobie pospacerować, wykorzystać jeszcze ten tydzień, ma być piękna pogoda. Nie no, idziemy, bo mysza jest po zabiegu, no i pan doktor wskazuje. No on mówi wtedy właśnie, żeby, znaczy już dzisiaj znowuż mi tego nie powiedział, ale ja wiem, że lepiej to wiecie, teraz troszeczkę pochodzić, nie? Na spokojnie, powoli, nie tam wariować, ale po prostu rozchodzić, nie? Więc to jest dobre. W każdym razie nie mówię tutaj o jakimś bieganiu, wyczynowych cudach, tylko po prostu o zwykłym spacerku, nie? No. Wiecie co, jak słońce świeci i jest tak pięknie, tak ciepło. A ja się cieszę, że mysza normalnie chodzi. No jeszcze boli, czuję ból, nie? Ale zobaczymy, ile będę mogła pochodzić i zobaczymy, czy będę czuła jakąś różnicę. To nie jest tak, że ja nie czuję bólu, wiesz. No ale będzie musiał cię chyba poprawić w tym całym, żeby, bo to wiesz, żeby nie wróciło, to musisz znowu poprawić. No. Zobaczcie, jak jest pięknie. Jak jest ciepło. Jak jest słońce. No słońce to jest życie, nie? Jak jest słońce, to po prostu zaraz świat inaczej wygląda. Inaczej człowiek funkcjonuje. Cały tydzień lało. Cały tydzień. Po prostu nie było, no zimno, już kurtki wszyscy ubrali. A teraz już zobaczcie, znowuż na ramionczka i krótkie spodenki, nie? Jest pięknie po prostu. Pięknie. A tutaj można błędki? No można. Tam się coś płaci. Aha. No ale co tu można złapać? Pięknie jest. Nie, zobacz, jak to człowiek inaczej funkcjonuje, jak deszcz nie pada i... I oni sobie przychodzą, widzisz. No. I od rana sobie siedzą. No. Piwko, piwko. A kto do pracy chodzi? Piwko, piwko, rybka. No. I żyją sobie na luzie. Bez stresu. Rano znowuż na rybki. Ale albo nie na rybki. Ale tu ładnie. Tak bym chciała, żeby zima nie przyszła, wiecie. Teraz sobie tak pomyślałam, że no jak był ten tydzień taki zimny i deszczowy i pochmurny, to teraz jak to się zmieniło, to tak człowiek właśnie docenia w takich momentach.
I tak bym nie chciała, żeby zima przyszła. Tak bym chciała, żeby tak było cały rok. No ale niestety, nie może tak być. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej siły. No, ja mam te getry, w których chodzę do fizjoterapeuty. Dzisiaj te buty ubrałam. To nie jest tak, że nie czuję bólu. No czuję. Ale trochę chcę pochodzić. Ja jestem chyba osobą nadwrażliwą, bo jakoś tak patrzę na to słońce i na to wszystko i ryczeć mi się chce. Mam łzy na końcu nosa. No przecież nie jest pięknie. No hej, już jesteśmy w domu. I tak sobie pomyślałam, że powiem wam, dlaczego. Dlaczego ja właśnie tak. Teraz mi się to ciepło podoba. Właśnie dlatego, że teraz, właśnie teraz jest tak, jakbym chciała, żeby było latem. Wiecie, 20 kilka stopni, nie? A nie prawie 40. Po prostu. Dlatego. Dlatego bym chciała właśnie, żeby tak było i takie, żeby było lato, żeby się chciało właśnie, żeby wyjście na spacer to nie było ola Boga, nie? Jak tutaj oddychać i w ogóle jak tu cokolwiek robić i wiecie, nie tak, że człowiek siedzi, nic nie robi i umiera, tylko właśnie, żeby była właśnie taka temperatura, która pozwala normalnie funkcjonować, ale też jest przyjemnie i miło. Bo jak jest za gorąco, to też nie jest fajnie. To już się chce tego, już człowiek myśli sobie, żeby była zima, nie? Ale to nie dlatego, że kocha zimę i lubi jak jest śnieżyca i mróz, tylko po prostu już ma tak dość tych upałów. A teraz jest właśnie tak fajnie. Tak normalnie, jak powinno być. Figę suszoną jem. Pokażę wam zakupy z Biedronki. Ziemi nie dostałam, a już potem jak wracaliśmy ze spaceru, to już mówię, dobra. Bo po drodze jeszcze mieliśmy tylko inną Biedronkę, ale właśnie ja już wątpię, żeby teraz była ziemia w Biedronce. Są tam jakieś nawozy, odżywki, ale wiosna to tak raczej na wiosnę, nie? Ziemia to raczej na wiosnę. To są wafelki, które leżały w aucie Artur wczoraj, chyba jak wczoraj był, to zapomniał zabrać. Znaczy wypadły mu pewnie z siatki. No a dzisiaj kupiliśmy takie coś. Ja kupiłam dwa jogurty greckie, bo już mi się skończyły, abym chciała jeszcze z owocami pojeść. Takie dwa sery typu włoskiego. Nie ma dzisiaj tych, wiecie, zakupów dużo, bo tam Artur kupił, jak był. Ale, no ale coś tam zawsze, wiecie. Takie trzy serki, bo jak się kupiło takie, to była jakaś tam promocja. Taki serek sałatkowy wzięłam, dlatego że zrobię znowuż jakąś sałatkę. I wzięłam do sałatki taki właśnie miks sałat, zaraz umyję. I 16 takich wafelków, gdyż była promocja, bo normalnie Artur chciał tam sobie wziąć ze 2-3. No ale jak zobaczył, że jak się kupi 8, tak zmuszają człowieka do jedzenia słodkiego. Robią promocję. No to kupił od razu 16, bo jak przy 8 jest promocja, to wiecie, nie? No. Takie panie cukinie. Ostatnio zrobiłam te pacuszki, były bardzo smaczne z tą marchewką. Wzięłam tofu. Jeszcze nie wiem, co zrobię, ale też coś zrobię. Takie oliwki dla Artura, bo ja nie przepadam, ale tak zobaczyłam, to mówię, wezmę dla Artura. Takie.
sałatę lodową wzięłam i ogórki, bo chcę zrobić mizerię. Śmietanę mam, więc mizerię chcę zrobić. Zobaczymy. No i to jest wszystko, takie tam zakupy, nie? Nie wiem, czy to z dzisiaj jest rachunek. Tak. Matko jedyna, no nic nie kupiliśmy i 130 zł, słuchajcie. To jest niedowierzanie po prostu. No. Ale te wrzosy piękne są. Jakie one są piękne. Naprawdę. Nie wiem, no nic, słuchajcie, 130 zł, serio. Nic. Nic tutaj nie ma, nawet nic na obiad, żadnego mięsa. Same pierdoły, nie? Nieprawdopodobne. No i dzisiaj chcę zrobić na obiad jakieś tam mięsko. Wyjęłam, bo nie wiem, czy mi się rozmrozi, no ale poczekam. Zrobię tą mizerię. Mizeria sobie przejdzie smakiem. No i w ogóle to przede wszystkim teraz idę usiąść. Będę montować dla Was vlog i sobie przyłożę, wiecie, mrożonkę do stopy, bo pan fizjoterapeuta mi kazał, że jak będzie po prostu po spacerze, jak będzie po dużym chodzeniu, to robić okłady z lodu, nie? Czy tam moczyć w zimnej wodzie, więc. Więc teraz idę zająć się tym, czym mam. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Czekajcie, ściszę sobie telewizor. Zrobiłam taką sałatkę. Z tej sałaty. Z tej mieszanki sałat. I dodałam jeszcze właśnie tamten ser do sałatki. I dodałam świeżego ogórka. Pomidor. Pomidor. I co tam jeszcze dodam? I ten sos winegret, który miałam kupiony. Troszeczkę posoliłam i mówię Wam, rewelacja. Zjadłam sobie tą sałatkę i trochę pstrąga, bo jeszcze od wczoraj miałam resztę z tego, co Artur kupił, ale jeszcze jeden mi został cały w opakowaniu, a tego już dojadłam, bo wczoraj też sobie właśnie zjadłam, ale nie byłam w stanie całego zjeść. No to dzisiaj go dokończyłam i zjadłam trochę tej sałatki i piję sobie herbatkę. Dzisiaj mamy taką herbapolu, to jest chyba malina. No. I jakiś tam film Artur włączył. Ale poszedł teraz do Ramboczka. Ja też byłam, jeszcze byłam na lince pranie powiesić, bo prałam te łazienkowe dywaniki. Trzy. I byłam powiesić w jednej pralce, znaczy miałam dwie pralki, bo w jednej pralce prałam dwa, takie mniejsze, a jak drugi raz wstawiałam, to jeden taki większy, bo nie chcę, ja nie lubię takiego, wiecie, przepełnienia pralki, ja nigdy nie robię tak, że
że ta pralka jest cała wypchana, bo wtedy mi się wydaje, że tam nie ma gdzie, wiecie, wejść ta woda, tyle ile powinno być i to jest takie uklepane tylko, nie? Jakby to powiedzieć, no że te ciuchy w tej wodzie wtedy się tak nie wypiorą, tylko one tak się mielą i mielą, takie i to i one nie są wyprane, jak jest tak dużo, dużo w tej pralce, więc staram się nigdy tak do końca pralki nie przeładowywać, bo to wtedy mi się wydaje, że po prostu te ciuchy ani się dobrze nie wypiorą, ani się dobrze nie wypłuczą. No takie mam jakieś takie przeświadczenie. Zawsze wolę jednak mniej wrzucić do tej pralki niż i podzielić to na dwie niż za dużo. No i tak, dzisiaj dzień zleciał, słuchajcie, te wrzosy chyba, nie wiem, bo tak Artur mi powiedział, że no tą ziemię to chyba najlepiej do Oszomby było jechać kupić i ja już mam taki jeden pomysł. Wiecie, to Artur mi powiedział w tej Biedronce zaraz na wejściu. Ja mówię, jeju, zobacz jakie niebieskie wrzosy, bo jeszcze wtedy tych żółtych nie widziałam. Te niebieskie mi się tak bardzo w oczy rzuciły. I on mówi, a to kup sobie. No wiecie, go tam, że tak powiem, no kwiatki nie bardzo jarają, nie? Ale on wie, że ja bardzo lubię. No a dzisiaj w ogóle praktycznie pół dnia... No, można powiedzieć, no kilka godzin, słuchajcie, kilka godzin, bo jak zaczynałam jeść obiad, to napisała do mnie taka dziewczyna, którą kiedyś już pisałam, bo jej pomagałam. Ona kiedyś wstawiła na Facebooka, na grupę taką z rasą Maine Coon, tam z kotkami. Nawet nie wiem, czy na grupie Maine Coonów, ale chyba porady, coś takiego, zapytania i ona pytała właśnie, co ma zrobić, bo nie może doprać kota z tłuszczu, że gdzieś tam się olejem wybrudził, czy czymś tam, nie pamiętam już dokładnie, czy jakimś smarem. W każdym razie ma tłuste futro i tłusty ogon i co ma zrobić. No to jej poradziłam właśnie, co ma zrobić i to, co poradziłam, to się sprawdziło i była w szoku, bo nigdy takiej porady nie słyszała, a ja jej dałam poradę po prostu życiową, nie? Tak jak ja też po prostu robię. Gdzieś tam jak, wiecie, mi ktoś coś doradził, no to też mogę doradzić dalej. I ona później tam ze mną pisała co jakiś czas, nie? Tam się odzywała, miała jakieś pytanie, no to pytała. No i dzisiaj się do mnie odezwała z rzutką dla Fredki na operację nóżki. Bo ma dwóch braci i jeden po prostu złamał nóżkę. No i wiecie, i czy pomogę, czy mogę cokolwiek wpłacić, choćby najmniejszą kwotę, bo jutro jest operacja, a ona ma, wiecie, ona ma mnóstwo takich przygarniętych zwierzątek, nie? Ma kotki i też i Fredki, takie dwie właśnie braci i po prostu... I różne takie znajdki, kotki i napisałam jej, że zaraz, że nie ma sprawy, że zaraz, wiecie, robię przelew i jak najbardziej się dorzucę. No i ona tam miała, słuchajcie, 2000, nie, zrzutkę. Bez zapytania po prostu, wiecie, zrobiłam przelew i bez zapytania po prostu wstawiłam linka też na mojego Facebooka hodowlanego. No i słuchajcie, się zaczęły wpłaty, bo już tam kilka było wcześniej wpłat i no tak, Karolek. No i było kilka tych wpłat, a potem jak wrzuciłam na Facebooka, słuchajcie, tą zrzutkę, oczywiście tak grzecznościowo, nawet nie pytałam, bo po prostu wiem, że każda jedna wpłata jest na wagę złota, bo wiecie, jak się po prostu w danej sytuacji, no coś się stało, to jest sytuacja losowa,
ta dziewczyna nie woła o karmę, o cokolwiek, wiecie, tylko nagle po prostu się okazało, że trzeba zrobić operację i jest nagła sytuacja i nie może wyskoczyć tak z takich pieniędzy, bo takimi po prostu nie dysponuje. I gdzieś tam, wiecie, bardzo mi dziękowała, że w ogóle... że wstawiłam tą zrzutkę, bo widziała na Facebooku i zaczęły się wpłaty. Gdzieś tam jeszcze ten mój post ktoś dalej udostępnił i na ten czas, słuchajcie, brakuje 120 zł tylko. Więc na bank do północy, na bank, na 1000% zostanie ta kwota uzbierana. I tak się cieszę i wiecie, i tak i sprawdzam co jakiś czas, nie? No i cieszę się, bo będzie mogła być operacja wykonana i potem wiadomo, jakaś rehabilitacja i tak dalej, ale fajnie, bo... No bo... Co tu dużo mówić? Ja jakby była w takiej sytuacji, to też, wiecie, no to jest trudna sytuacja. Ale tam napisała mi ona, że też kilka dostała takich niefajnych, wiecie, wiadomości, że ktoś, nabrałaś sobie zwierząt i teraz nie masz pieniędzy, żeby je leczyć. No czasami chyba fajnie jest przygarnąć jakieś zwierzątko, czy kilka zwierzątek, jak się ma w danej sytuacji możliwości, niż te zwierzęta by miały siedzieć w schronisku. Ale życie jest różne. Jednego dnia mamy te pieniądze i chętnie pomożemy i się cieszymy, że stać nas na posiadanie takiej ilości zwierząt i się cieszymy, że możemy pomagać tym zwierzakom, a za chwilę, nie wiem, tracimy pracę, czy ktoś z rodziny traci pracę, albo tracimy zdrowie, albo cokolwiek się wydarza takiego, że kasa po prostu idzie na coś innego, albo już nie mamy tych pieniędzy i jest lipa i wtedy ja uważam, że nie jest w tym, nie ma nic w tym złego, żeby zwrócić się po prostu o pomoc. No każdy, kto gdzieś tam, wiecie, doznał tego, jak to jest nie mieć po prostu pieniędzy, to no to po prostu, a zwierzakowi ja też bym, nie wiem, wszystko bym zrobiła, nie wiem, sprzedałabym coś, co bym mogła, czy cokolwiek. No ale jak się w takiej jest sytuacji, że nagle dzisiaj była u weterynarza i się okazało, że jest noga złamana i jest potrzebna pilna operacja, bo wiecie, jak się coś źle zrośnie czy coś, no to już noga będzie niesprawna, łapka znaczy się, no to kaplica, katastrofa, więc takie rzeczy to są nagle potrzebne. I powiedziała mi, żeby po prostu się w ogóle, wiecie, idiotami nie przejmowała i żeby w ogóle nawet nie odpisywała na takie wiadomości i żeby w ogóle nie wchodziła w dyskusję i ma się w ogóle nie przejmować, bo tacy ludzie po prostu celowo piszą, żeby tylko przykrość sprawić, bo mówiła, że jest jej przykro i to takie niefajne. Ja powiedziałam, żeby w ogóle nawet nie odpisywała i żeby się w ogóle tym nie przejmowała i żeby robiła swoje. No, także zaraz sprawdzę i wydaje mi się, że do północy na bank się jeszcze uzbiera te 120 zł, także jutro będzie operacja i będą na to pieniążki. Ona już bardzo dużo pieniędzy wydała i tam na rentgen i to i tamto, wiecie, wszystkie te badania wstawiła i rachunek i tak dalej, więc no taka jest sytuacja. Ja tam zawsze uważam, że... też nigdy się nie wie, wiecie, w jakiej się będzie kiedyś w życiu w sytuacji, więc ja zawsze gdzieś tam pomagam, staram się, tak, gdzieś tam zawsze pomocną dłoń dać. Ja, wiecie, no co innego, jak się nie ma naprawdę, ale to, wiecie, to jest prawda, że każda złotówka się liczy. Wiecie, tam były nawet osoby, które 5 zł wpłacały, były takie osoby, które wpłacały 6 zł, były takie osoby, które wpłacały 20, a były takie, które wpłacały 200. Każdy na tyle, ile może, to daje po prostu. Jak ktoś nie ma, no to wiadomo, że nie pomoże, ale w takiej sytuacji naprawdę każda złotówka się liczy, bo jak 5 osób wpłaci złotówkę, to już jest 5 zł, tak? No, także...
No, także tak, no, ja się cieszę i powiem Wam, że takie, no, cieszę się, bo naprawdę mi zależało, żeby mogła być wykonana ta operacja, bo to jednak zwierzątko, no. Dla każdego właściciela zwierzątka, no, on jest akurat najważniejszy, nie? Znaczy mówię o tych, którzy, no, kochają swoje zwierzaki. No, także dobra. Tymczasem my będziemy dalej oglądać film. Słuchajcie, jest, właśnie teraz jak skończyłam nagrywać, weszłam na zrzutkę i już się uzbierała kwota, jest nawet o 100 zł więcej, także super, po prostu super. Bardzo się cieszę. No, taki dobry uczynek dnia po prostu, nie? To człowiek od razu, jak zrobi coś dobrego dla kogoś, to od razu lepiej się czuje, nie? No, taka prawda jest. No, także dobre uczynki dla innych. Jak będziemy robić, to będziemy się o wiele lepiej czuć. Ja tak mam, że ja naprawdę bardzo się cieszę, jak mogę coś dla kogoś zrobić. No, także Kochajmy się. mogę tak, kochajmy się, pomagajmy sobie, a zwłaszcza naszym mniejszym braciom. No, tak, pomagajmy, naprawdę. No, także tak, teraz można obejrzeć spokojnie już film. No, a potem iść spać.